chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są, zacznę od kobiet, Monika Nawrot, Wyspa Dzieci oraz atrakcje dziecięce na zbliżającym się pikniku. Witaj Moniko. Dzień dobry, witam. Agnieszka Warta-Lizak, dział marketingu Polskiego Radia. Cześć Agnieszka. Cześć, witam. Oraz artysta Artur Kropa, który wystąpi z zespołem Happy Singers jako jedna z atrakcji muzycznych, jeśli pozwolisz, że cię tak przedstawię, atrakcję muzyczną. Witam gorąco. Państwo znają Artura na pewno też z programów Pole Vision i zacznę nietypowo. Przedstawiłam najpierw panie, ale zaczniemy od ciebie Arturze, jeśli pozwolisz. Proszę bardzo. Drugi raz na pikniku. Piknik przypominamy Państwu, bo przypuszczam, że już słyszeliście albo widzieliście. 26 sierpnia Casa Italia Stone Park, to jest niedziela oczywiście jak zwykle, skrzyżowanie Mannheim i North. Największa impreza lata, bardzo wiele atrakcji i zaczniemy od tej strony muzycznej. Artur, to będzie Twój drugi piknik, wystąpisz z zespołem Happy Singers. Powiedz, jak wspominasz tę imprezę sprzed roku i co szykujecie w tym roku dla wszystkich, którzy przybędą? Co pamiętam z tamtego roku? No, że było odlotowo, fajnie, to był pierwszy raz ogółem, więc cieszę się, że zostałem zaproszony na drugą, moją drugą edycję tego właśnie pikniku. Ja to nazywam festiwalu, dlatego że tam mnóstwo różnego gatunku muzyka będzie występowała na tej scenie. No, pamiętam, że mieliśmy pogodę taką w kratkę, ale w tym roku podobno ma być zamówiona pogoda, więc nie martwimy się o pogodę z tego co wiem. A jeśli chodzi o muzykę, to grupa Happy Singers i moja osoba. Zrobiliśmy metamorfozę, lekką zespół Happy Singers przeszedł i dołączyli do nas muzycy z zespołu Imigranci, taki młody zespół. I wspólnie razem zrobiliśmy taki fajny repertuar, który pierwszy raz będziecie Państwo mogli zobaczyć właśnie na tym pikniku w Stone Park. Happy Singers to muzyka łatwa, prosta i przyjemna, jeśli tak można ją określić. Nurt disco polo, tak? Znaczy tu akurat w tym projekcie będzie troszeczkę inaczej. To właśnie ja sam będę starał się śpiewać piosenki disco polo, a grupa Happy Singer będzie wykonywała taki miks znanych przebojów. Czyli trochę dyskotekowo, tak, trochę dyskotekowo, komercyjnie, tak. do tańca, popowo, do zabawy. Tak. Mhm. No to z niecierpliwością czekamy. Oprócz Artura Kropy i zespołu Happy Singers również Słowianie, Idol, Emi Maniak. O tym porozmawiamy zaraz właśnie z Agnieszką, bo ty znasz szczegóły, jeżeli chodzi o te występy na scenie. To jest duża scena, między innymi właśnie Artur Kropa. Monika, ty zajmujesz się sceną dziecięcą. Jesteś tam taką kierowniczką zamieszania i to już po raz ósmy, jak przed programem ustaliłyśmy, tak. Prawda? Tak, już ósmy, tak jakby policzyć i jak patrzyłam na wstecz, na zdjęcia, no to już ósmy rok. No właśnie, Wyspa Dzieci patronuje temu przedsięwzięciu zawsze. Zawsze robicie fantastyczne atrakcje dla dzieci i nie inaczej będzie w tym roku oczywiście. Oczywiście, nie zdradzimy. Co się będzie działo, zdradzić? Same będą niespodzianki, więc od razu tutaj zapraszam wszystkie dzieci, małe i duże. I przede wszystkim w tym roku pojawią się wszystkie postacie bajkowe. To będzie coś nowego, bo jak zazwyczaj pojawiały się moje koleżanki z Wyspy, z którymi cały czas współpracujemy, wspólnie wszystko przygotowujemy. Tym razem koleżanki wcielą się w rolę księżniczek, więc będzie można spotkać Rozpunkę, będzie można spotkać Elzę, będzie można spotkać Annę, będzie można spotkać, uwaga, Olafa, trochę może być gorąco, ale trochę będziemy go też schładzać, bo będziemy puszczać, jak to się mówi, bańki mydlane, więc scena dziecięca będzie kolorowa, wesoła, pełna postaci, będzie dyskoteka, gdzie po prostu w rytmach bardziej chyba tutaj latynowskich, bo będzie ciepło, będziemy z dziećmi się bawić. Będziemy mieć masę konkursów, są prezenty, nagrody, wiem o tym też, będzie malowanie twarzy, tak, więc my nie zawiedziemy. Jak co roku z nami zabawa jest świetna, bo już ósmy raz nas zapraszacie, to mam nadzieję, że dobrze się bawicie, ale tak naprawdę w tym roku zaskoczymy wszystkich, bo będzie kolorowo inaczej niż do tej pory. Więc zapraszam wszystkie księżniczki, wszystkich królewiczów, rycerzy, bo zaprosiliśmy też Szreka i mam nadzieję, że ten Szrek się pojawi też, więc przybywajcie już w strojach. A jeśli
ktoś przyjdzie bez stroju, nasze cudowne panie przygotowały dla Was i opaski, i maski, więc też Was przebierzemy. Więc przyjdźcie i bawcie się z nami. Powiedz, Monika, jeszcze, bo scena dziecięca to jest, ja myślę, taki unikat trochę, jeżeli chodzi o pikniki, bo oczywiście na wszystkich różnych piknikach, których jest masa w Chicago i w okolicach, są te atrakcje dla dzieci. Natomiast tu myślę, że jeżeli chodzi o piknik Polskiego Radia i Telewizji, to rzeczywiście ta scena jest wydzielona dla dzieci, oddzielna. Mała scena, co nie znaczy, że tam mało się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. Mała scena, nie mogę narzekać, bo pamiętam, jak mieliśmy jeszcze w Yorkville scenę, była zupełnie dalej oddalona od dużej sceny. Była kameralna, mimo że bardzo dużo osób się bawiło i też dorosłych. Teraz w Casa Italia mamy scenę i czy pada deszcz, czy nie, nam to nie przeszkadza, bo świetnie się bawimy, bo my zazwyczaj mamy to miejsce pod daszkiem na scenie, gdzie zazwyczaj tam wcześniej na innych piknikach odbywają się też msze. Więc my jesteśmy właśnie na tej scenie, gdzie jest która beton. Która nie jest wcale taka mała. Nie jest wcale mała, wszystko. Warto zaznaczyć, że ona jest dosyć blisko tej dużej sceny, więc rodzice mogą zostawić pod opiekę. I tam są kuchnie, prawda, tak samo niedaleko, czy inne napoje, więc też rodzice mogą sobie usiąść tam spokojnie, odpocząć, porozmawiać, czy pójść posłuchać muzyki właśnie troszkę głośniej, innego rodzaju, typowo dla dorosłych, a dzieci mogą spokojnie z nami zostawić, bo my się nimi zajmiemy. No właśnie, w jakim wieku, dla dzieci w jakim wieku atrakcje będą właśnie na tej małej scenie? My jesteśmy przygotowani dla każdego wieku, bo zazwyczaj jest to spontanicznie. Nie ukrywam, że każda taka impreza polowa, można tak to nazwać, jest spontaniczna, bo ciężko mi przewidzieć, czy przyjdą dzieci dwulatki, czy przyjdą dzieci także starsze. Zazwyczaj są to starsze dzieci. Te młodsze z rodzicami się dołączają i też się bawią, ponieważ muzyka jest dostosowana do każdego wieku. Przy muzyce możemy wszyscy się bawić. Ja zachęcam rodziców, żeby też się troszeczkę pobawili, żeby zarazili dzieci tą zabawą, bo później mogą sobie odpocząć. Na początku zawsze prosimy rodziców. Ale będzie coś dla młodszych dzieci, ponieważ jak mówię, będą te postacie bajkowe, więc wszystkie dzieci to uwielbiają, mówię to bardziej 3-4 latka. Młodsze dzieci tak samo będą mogły rysować z boku, rozłożymy dla nich oczywiście tak samo kredeczki, jakieś kolorowe papiery, żeby dzieci też coś tam tworzyły, więc będziemy się cały czas zmieniać dla każdego wieku. Dla starszych dzieci oczywiście będą gry i konkursy z nagrodami i dlaczego to mówię dla starszych? Dlatego, że tutaj już będziemy bardziej od nich wymagać, czy coś nam zaśpiewają, czy powiedzą wierszyk, więc już troszeczkę starsze dzieci. A z doświadczenia wiem, że nawet udział w naszych konkursach biorą i tatusiowie, i dziadkowie, więc nie ma ograniczenia, bo w końcu każdy z nas dzieckiem jest. Więc my przygotowujemy zabawy dla każdego i mamy nadzieję, że każdy z nami będzie się bawił. Opowiedz, proszę, Aga, jeszcze, skoro jesteśmy przy scenie dziecięcej, to co tam jeszcze będzie się działo? Tak, ja właśnie chciałam tutaj uzupełnić, oprócz gier, zabaw z Wyspą Dzieci Wspaniałej, dyskoteki i wszystkiego, co przygotujecie, będzie jeszcze występ zespołu pieśni i tańca Mała Polonia, będzie zespół Wici na scenie. Również Związek Nauczycieli Polskich przygotował super przedstawienie historyczne o stanie Illinois. Teraz mamy rocznicę 200. stanu Illinois, także to jest z tej okazji przygotowane. W tym roku nowość, zawsze co roku, nie wiem czy wiecie, mamy wozy policyjne, wozy strażackie, gdzie dzieci mogą podejść, zrobić sobie zdjęcie. W tym roku będzie wielka betoniarka Ozinga. Także to będzie atrakcja duża dla chłopców. Duża atrakcja dla dzieci. Ja się nie mogę doczekać. Dla dzieci. Myślę, że będzie można tam wejść, zobaczyć, jak to wygląda w tej kabinie. Może nie do betoniarki, ale tam do kabiny. No, tak. Będą też zajęcia plastyczne dla dzieci. Oprócz tego zajęcia z klockami Lego, taka zabawa i nauka w jednym, rozwijanie wyobraźni. Będzie też zagroda góralska, która była w tamtym roku. Była to naprawdę super atrakcja dla dzieci. Dzieci podchodziły, robiły sobie zdjęcia z psem pasterskim, z prawdziwym góralem. Mogły zobaczyć na żywo owieczki, ale naprawdę była to super atrakcja dla tych dzieci. Także mamy tych atrakcji mnóstwo i tak jak wspomniałaś już, Karolina, ta scena naprawdę odróżnia się tym od innych. Ta impreza, nasz piknik odróżnia się tym, że ta scena dziecięca jest naprawdę tutaj pełna atrakcji dla dzieci i my naprawdę co roku staramy się coraz więcej i coraz ciekawsze atrakcje dla tych dzieci. No bo piknik to generalnie taki czas, kiedy gdzieś tam wychodzimy, żeby spędzić czas w plenerze, siadamy sobie na kocyku albo na jakichś leżaczkach i tak naprawdę od rana do wieczora chcemy spędzić ten czas z rodziną i chcemy posłuchać fajnej muzyki, chcemy się fajnie pobawić, chcemy z tymi dzieciakami naszymi spędzić fajny czas. Ja przypominam
przypominam sobie te pikniki też sprzed lat, tutaj więcej pewnie my z Moniką będziemy pamiętały, bo ja jak policzę, to też chyba będzie ósmy mój piknik. To rzeczywiście to jest fajne, że na tych piknikach widać rodziny, widać, że przychodzą całe pokolenia tak naprawdę. I nie wiem, jak ty ze strony na przykład artystycznej obserwujesz ten tłum, który jest przed sceną, ale wydaje mi się, że właśnie ten przekrój wieku i też to, co proponujecie na scenie, wy jako artyści plus jeszcze, wiadomo, reszta artystów, to jest coś takiego, co zadowoli gdzieś tam gusta wszystkich, prawda? No ja dodam, że oprócz tutaj dziewczyny mówią fajne rzeczy. Ja tylko dodam, że ja grałem na mnóstwo różnych takich imprezach plenerowych w Polsce i tutaj chcę powiedzieć, że to jest będzie drugi tutaj występ i chcę powiedzieć, że on jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Naprawdę tutaj szacunek do was, że tam jest wszystko poukładane tak jak trzeba. Tam jest scenariusz napisany dużo, dużo miesięcy wcześniej i to naprawdę jest fajnie poukładane i tak samo jest z muzyką, że tam osoba, która przygotowała artystów, którzy mają wystąpić, to jest wszystko zrobione z głową, bo taki grupa Happy Singers wyjdzie i zaśpiewa powiedzmy taki rodzaj muzyki, jakiś rockowo-popowy, Kropa zaśpiewa disco polo, Słowianie coś tam bardziej po latynosku i tak dalej. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć jeszcze, co tam się będzie działo, ale patrząc z perspektywy, cofając się rok do tyłu, to ja zwróciłem na to uwagę, że tam jest wszystko poukładane tak jak trzeba. Naprawdę, szacunek. No, każdy może coś znaleźć. No i tak jak powiedziałaś, że ta trawka, nie? Trawka właśnie. Ostatnio byłem na imprezie, gdzie był beton, no, że no szukaliśmy cienia gdzieś, żeby gdzieś przysiąść, bo... A też przy chicagowskiej pogodzie, no to rzeczywiście tak. Te drzewa, które też zacieniają. I, tam jest piękny rejon zresztą, bo zresztą piknik jak się kojarzy, kojarzy się właśnie z tym kocykiem i z trawką i to jest bardzo ważne właśnie. Dlatego my trzymamy się tutaj takich tradycyjnych pikników na trawie, można przynieść kocyk, leżak, miło spędzić czas z rodziną, scena dziecięca, scena... Poza tym jest bardzo bezpiecznie, bo to trzeba przyznać, że te dzieci naprawdę, pomimo że rodzic jest gdzieś troszkę dalej, jest z nami, bawi się, nie ukrywam, że my tak samo, jeśli widzimy dziecko, które gdzieś tam się błąka, bo gdzieś rodzic siedzi dalej, staramy się pomóc odnaleźć rodzica, a poza tym jest, wydaje się, jest to duża przestrzeń, ale z jednej strony taka kameralna, taka czujemy się jak w domu, więc ja każdemu polecam, bo naprawdę warto przyjść. Mówię, jest to teren ogrodzony, więc tak samo nie ma możliwości, nie trzeba się martwić, że to dziecko gdzieś tam ucieknie, bo jedynie gdzie ucieknie, no to ucieknie na scenę dziecięcą. Jeszcze mamy taką jedną atrakcję, Dmuchane Zamki, które tak naprawdę zostawiając dziecko tam na jakiś czas, te dzieci się bawią, skaczą, to jest wszystko ogrodzone. W momencie, kiedy schodzą z zamków, jest trawka, nie ma betonu, także to jest naprawdę bezpieczne. No tak, tam się nikt nie nudzi na tej imprezie. No każdy, jak to mówię, od 2 lat do 102, każdy znajdzie coś dla siebie. Chodzi o muzykę i właśnie o inne atrakcje. Tam każdy z tych wendorów, którzy się wystawia, to tam proponuje jakieś różne ciekawe atrakcje. Tam tak. Można sobie naprawdę... Czy dla dzieci, czy dla dorosłych zawsze można coś wybrać, czasami naprawdę unikatowe, czy tam czasami szukamy koszulek z napisem Polska. Zawsze jest na tym pikniku. Zawsze są jakieś gadżety dla dzieci, gdzie można zakupić. Można się też dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, no bo jednak tam jest cała Polonia, mówię, i wszyscy razem się bawią, poznajemy się. Można tak samo nawet i spotkać przyjaciół, bo ja tak ostatnio spotkałam znajomych, których widziałam tu pierwszy raz przylatując 10 lat temu i nagle, ups, jesteście, jak fajnie. Więc warto jest przyjść, być razem i poczuć się jako wielka rodzina, bo tak mówię, o to chodzi, prawda? Tak, ja jeszcze może uzupełnię, bo rozmawialiśmy teraz o scenie dziecięcej, atrakcji sceny głównej, bo Artur tu wspomniał, że właśnie rzeczywiście my dobierając artystów robimy to bardzo to jest w przemyślany sposób zrobione, żeby te nurty muzyczne były różne, żeby każdy znalazł coś dla siebie i tak właśnie jeszcze z lokalnych tutaj zespołów, jak wspomnieliście, to będzie zespół Słowianie, zespół Idol. Emi Maniak, bardzo zdolna, młoda, utalentowana tutaj nasza wokalistka. No i przede wszystkim w tym roku mamy dla was 2 gwiazdy z Polski. Werba, zespół Werba, to chyba nie muszę mówić. Ja pamiętam w liceum, wręcz wychowałam się na tej muzyce. I młody artysta Antek Smykiewicz, który tutaj zasłynął i wszyscy go znamy na pewno z piosenki Pomimo Burz. W 2011 roku zajął 2. miejsce w The Voice of Poland, potem ta jego kariera się rozwijała. Naprawdę świetna muzyka. Tak, ciekawy artysta, naprawdę. Ja się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że jest, to... Tak, myślę, że niektórzy mogą powiedzieć Antek Smykiewicz. Tak naprawdę każdy słyszał tą piosenkę Pomimo Burz. Może nie wszyscy wiedzą, że to on, ale gwarantuję, że każdy, kto przyjdzie na piknik i usłyszy jego utwory, będzie wiedział,
będzie rozpoznawał tą piosenkę. Oprócz tego jeszcze mamy, tak jak mówiliśmy, loterie, nagrody główne, nagrody mniejsze, pocieszenia. Będziemy mieć mnóstwo konkursów, które będą też robione ze sceny. Na scenie też prezentacja finalistek Miss Polonia Illinois 2019, który miał właśnie okazję przychodzić do Karoliny w poprzednich tutaj odcinkach. Tam już będziemy mogli poznać też bardzo dziewczyny. Fajne, też no właśnie, a my jesteśmy w trakcie przygotowania nowego teledysku i będziemy może mogli zaproponować z których tych pięknych modelek występ w atrakcyjnym wideoklipie. A jest w kim wybierać, że tak powiem, bo rzeczywiście w tym roku te finalistki są bardzo fajne dziewczyny. Nie dość, że ładne, to jeszcze i mądre. Mają wiele do zaproponowania. I oczywiście oprócz jeszcze, Karolina, przepraszam, jeszcze auta PRL, bo bardzo dużo ludzi przychodzi zobaczyć. To fajna pamiątka, zdjęcie teraz Instagram, takie sprawy. Tak jest. Auta PRL. Ale oprócz tego też ciekawi goście od strony sportowej, czyli Piotr Fetela, Rajdowiec oraz Marek Ociesielski. Jest to karateka, członek kadry Polski w latach 91-2000, mistrz Polski juniorów i seniorów. On będzie można sobie podejść, zrobić zdjęcie. Myślę, że też będzie duża atrakcja dla dzieci. Też świata właśnie w tym karate Kyokushin. I dwukrotny mistrz Ameryki 2014 i 15, Nowy Jork i Los Angeles. Piknik to oczywiście atrakcje, nagrody, konkursy, loterie fantowe i tak dalej, ale to też jedzenie. Nie ukrywajmy, że bardzo lubimy to piknikowe jedzenie i picie. Co tam, Agnieszko, w tym roku ciekawego będzie? Jedzenia jestem jeść. Głodny. W tym roku teraz o jedzenie. Będziemy mieć jedzenie z Alex Deli, naprawdę pyszne jedzenie. Co roku wszyscy są zachwyceni. Home bakery, również pyszne polskie jedzenie. Kiełbaski, pierogi. Placki ziemniaczane. Wow. Także lody, dwa rodzaje, gelato i lody włoskie. Takie polskie danie kebab. No wiesz, w ostatnim czasie to się tak trochę, to danie... Tak, Polsce to bardzo popularne. Oczywiście. Ale teraz jest polski kebab i tak samo tutaj, więc też można wybierać, bo już zauważyłam właśnie, poproszę polski kebab. Również piwo Krajan, pyszne, smakowe piwo i piwo Zagłoba. No i prawdziwa wata cukrowa to będzie przy scenie dziecięcej dla dzieci z prawdziwego cukru robiona wata. Nie wiem, czy pamiętacie. No to ja już się cieszę. Jak byliśmy mali, to właśnie takie... My tak tylko dobrze wyglądamy, ale pamiętamy. Pamiętamy, tak. Tych atrakcji jest tyle, że naprawdę podejrzewam, że jeszcze coś na pewno pominęliśmy. Ja myślę, że to za mało, za krótko ten jeden dzień, bo na pewno coś jest pominięte, ale tak, przepraszam, że przerwałam, ale mówię, że to na pewno ten czas tak będzie wypełniony, że każdy będzie z żalem odchodził, więc każdy że może niech sobie poniedziałek wolny weźmie. Powiedzmy teraz jeszcze o tym, że jeżeli chodzi o miejsce, Casa Italia Stone Park, ci z Państwa, którzy nie wiedzą, skrzyżowanie Mannheim i Nord. I tam jest, to jest blisko Melrose Park i tam jest też parking, więc nie ma problemu z parkowaniem. Tak, parking jest bezpłatny, płacimy wstęp, jest $10 od osoby i to jest wszystko. Dzieci poniżej 12 lat mają wstęp wolny, więc... Znaczy ja na przykład. Naprawdę gorąco zachęcam. Zapraszamy na scenę dziecięcą, aby zabrać wszystkie swoje pociechy. Parking darmowy, parkingu jest mnóstwo, on jest naokoło całego tego placu Casa Italia, także będą osoby, które będą kierować, które będą pomagać. Zapraszamy naprawdę będzie serdecznie. Będzie pewna profeska, Pani Agnieszko, prawda? Tak, jak co roku. Tak. Co roku, więc jeszcze powiedzmy o godzinach, czyli o której zaczynamy i o której kończymy. Zaczynamy tradycyjnie o 11 mszą świętą. Kończymy około godziny 8 po zachodzie słońca, 7:38. Czyli cała niedziela wypełniona od rana do wieczora. Spotykamy się, bawimy, tańczymy, słuchamy artystów, bawimy, dzieciaki mają zajęcie i spędzamy super niedzielę. Drodzy Państwo, 26 sierpnia, Casa Italia, zapraszamy bardzo serdecznie. Dużo muzyki, dużo zabawy, dużo tańca, konkursów, nagród i tak naprawdę wszystko, o czym możemy zapraszamy, Casa Italia, zapraszamy, przybywajcie wszyscy. Tak jest. Dziękuję bardzo za moimi rodzinami. 26, już zapiszcie, zapisać. Już zapisać i już bądźcie gotowi, tak. A my tam będziemy na Was czekać. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękujemy do również. Studia. Agnieszka Warta-Lizak, Monika Nawrot, dziękuję. Artur Kropa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.